Jesteśmy dzisiaj po fantastycznych pokazach. Powiedz, jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało, jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ było tyle projektantów i wszystko było tak zróżnicowane. Naprawdę, no super, niektóre kreacje były naprawdę, pomimo, że ja jestem projektantką, ale też dużo mi się rzeczy podobało się. No więc właśnie, jesteśmy w hotelu Belotto, dzisiaj na pokazie innych projektantów, jutro masz tutaj swój pokaz. Tak, jutro mam swój pokaz o godzinie 18:30. Wszystkich oczywiście, kto mnie jeszcze dzisiaj usłyszy, serdecznie zapraszam. No i widzimy się, do zobaczenia. A powiedz, co jutro pokażesz tutaj podczas pokazu? Pokażę swoją najnowszą kolekcję. Oczywiście, to znaczy to tak, będzie 6 kreacji ślubnych sukienek i 6 kreacji wieczorowych sukienek. Wieczorowe sukienki będą w jednej tonacji. Nie chciałam tak bardzo jakieś barwy wprowadzać, więc będą stonowane, ale myślę, że będą podobać się. A co góruje jakby w twoich projektach? Czy to są kolekcje ślubne, kolekcje wieczorowe? Czym się najbardziej zajmujesz? Ja zajmuję się po prostu bardziej, jeżeli chodzi o moje kreacje, to tylko i wyłącznie szyję pod zamówienie. Więc jeżeli klientka ma chęć uszyć u mnie ślubną sukienkę, to szyję ślubną, a jeżeli wieczorową, to wieczorową. Po prostu wszystko szycie na miarę pod klienta. Ale generalnie bardzo lubię sukienkę. Ja jutro będę też swoje kreacje, która będzie, można powiedzieć, na bogato, i lubię takie sukienki, żeby kobieta, jeżeli wyjdzie na scenę, czy gdzieś będzie w jakimś towarzystwie, na jakiejś gali lub evencie, żeby po prostu błyszczała i z daleka było widać nie tylko jej urody, ale w tym, czym jest ubrana. Dziękuję i zapraszamy wszystkich jutro i na błyszczy. Dziękuję.